Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. W tym pierwszym, pourodzinowym odcinku, po tym całym świętowaniu i celebrowaniu jakże udanego roku nauki języka hiszpańskiego z Ablo Español, przechodzimy do tego, co lubimy najbardziej i będziemy zgłębiać subjuntivo, ten jakże piękny i przydatny hiszpański tryb gramatyczny. Zajmiemy się tym razem niektórymi nieregularnymi formami subjuntivo, ale przy okazji zauważymy jaka jest zależność pomiędzy tymi formami nieregularnymi w czasie teraźniejszym w trybie oznajmującym i formami tych samych czasowników w subjuntivo, czyli w trybie łączącym, też w czasie teraźniejszym. A więc kolejny raz zauważymy, że w tej nieregularności zawsze jest pewna regularność. Zanim jednak przejdziemy do tematu tego odcinka, sprawdzimy, jakie były poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka o języku hiszpańskim, czyli tego sprzed urodzin, a dotyczył on czasownika akabar. Pierwsze zdanie do ułożenia miało brzmieć: kończy nam się woda, czyli: Szenosz akaba elagua. El Drugie zdanie: właśnie kupiłem gazetę, czyli: Acabo de comprar un periódico. Acabo de comprar un periódico. Trzecie zdanie. Mój syn jest tak leniwy, że zawsze ja kończę robiąc jego zadania domowe. Czy też zawsze ja muszę odrabiać jego zadania domowe? A po hiszpańsku to. Mi hijo es tan perezoso, que siempre yo acabo haciendo sus deberes. Mi hijo es tan perezoso, que siempre yo acabo haciendo sus deberes. Czwarte zdanie. Właśnie nauczyliśmy się nowego czasownika. Czyli acabamos de aprender un verbo nuevo. Acabamos de aprender un verbo nuevo. I piąte i ostatnie zdanie: kiedy moja córka idzie do szkoły, często kończy bardzo się nudząc, czyli po prostu bardzo się nudzi w szkole. A po hiszpańsku to cuando mi hija va a la escuela, a menudo acaba aburriéndose mucho. Cuando mi hija va a la escuela, a menudo acaba aburriéndose mucho. Tak więc brzmią poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka, a my tymczasem szybko przechodzimy do tematu tego odcinka, czyli do cech wspólnych, nieregularności, czasowników, które mają nieregularną pierwszą osobę w czasie teraźniejszym i ich form w trybie subjontiwu. Już tłumaczę o co chodzi, bo może się to wydawać na początku zawiłe, ale znamy już niektóre z tych czasowników. Które w trybie oznajmującym w czasie teraźniejszym mają nieregularną pierwszą osobę liczby pojedynczej i to, co jest ich cechą wspólną, to cząstka G. Ten dźwięk G, który pojawia się w tej nieregularnej pierwszej osobie liczby pojedynczej. Są to na przykład takie czasowniki jak ACER i ACER w pierwszej osobie ma formę AGO. Czyli pojawia się ta nieregularna cząstka G. Tener, które też już bardzo dobrze znamy i nawet znamy jego formy subjuntivo, też ma tę cząstkę G, bo od tener pierwsza osoba to tengo. Dalej od decir, na przykład, czyli od powiedzieć, w pierwszej osobie mamy digo. Od salir, czyli wychodzić, mamy salgo. Od poner, czyli między innymi kłaść, chociaż jest to czasownik bardzo bogaty w znaczenia, w pierwszej osobie od tego czasownika mamy pongo. I tak samo od jego pochodnych. Od disponer, czyli dysponować, mamy dispongo. Od suponer, czyli przypuszczać, mamy supongo. Od proponer, czyli proponować, mamy propongo. A więc jak widać we wszystkich tych formach pojawia się ta cząstka g. I mamy jeszcze wiele różnych innych takich czasowników. Na przykład venir, czyli przychodzić. Od tego pierwszą osobą jest bęgo. Dalej mamy na przykład traer, czyli przynosić. I od tego pierwszą osobą jest trajgo. A na przykład od czasownika kaer, czyli upadać, pierwszą osobą jest kajgo. Zaś od czasownika oir, który też już bardzo dobrze znamy, oir, czyli słyszeć, pierwszą osobą liczby pojedynczej jest oigo. I to są te podstawowe czasowniki, które mają... Nieregularną pierwszą osobę liczby pojedynczej wyposażoną w ten dźwięk G, czy też literę H po hiszpańsku. Oczywiście jest ich więcej i same te czasowniki często stanowią trzon innych czasowników bardziej złożonych, tak jak to widzieliśmy na przykładzie czasownika poner. I może się w tym momencie pojawić pytanie, po co w ogóle omawiamy sobie te czasowniki w jednym filmiku? Dlaczego zajmujemy się nimi razem, skoro niektóre już znamy, niektórych jeszcze nie przerobiliśmy? O co w tym wszystkim chodzi? Otóż chodzi o to, że ta cząstka wspólna g, tak jak zapowiadałem wcześniej, będzie się pojawiać także w formach tych czasowników w trybie łączącym, czyli w subjonciewu. A więc robimy to wszystko po to, żeby ułatwić sobie naukę. Nie dość, że trybu oznajmującego tych czasowników to jeszcze trybu łączącego. W tym momencie wypada dodać, że wszystkie te czasowniki odmieniają się w innych osobach trybu oznajmującego dość regularnie. Niektóre mają jakieś drobne oboczności, ale zwykle nie ma z nimi większego problemu. Czyli tak jak mieliśmy pongo, w drugiej osobie to pones, salgo sales, bęgo vienes, traigo traes, Wraca już do tego rdzenia z bezokolicznika, tak samo kaigo kaes, digo dices, ago aces, co już bardzo dobrze znamy, tengo tienes też bardzo dobrze znamy, i ojgo odziez, też już mieliśmy. I to powiedziawszy, tryb oznajmujący już na razie zostawimy i przejdziemy prosto do subhunku, dlatego, że tam. W formach właśnie trybu łączącego będziemy spotykać tylko i wyłącznie tę cząstkę g, która pochodzi z nieregularnego tematu, z pierwszej osoby liczby pojedynczej. Możecie sobie przypomnieć odcinek o czasowniku tener w subjuntivo i wszystko Wam się w tym momencie wyjaśni, bowiem te inne czasowniki będą odmieniały się w taki sam dokładnie sposób. Czyli na przykład chcę, żebyś to zrobił, będzie brzmiało Quiero que, lo hagas, quiero que lo hagas. I jak widzimy, ta cząstka G jest nawet w drugiej osobie liczby pojedynczej obecna. W telenowelach hiszpańskojęzycznych można bardzo często usłyszeć zdanie na przykład takie: Quiero que salgas de esta casa. Quiero que salgas de esta casa. Czyli chcę, żebyś wyszedł z tego domu albo wyszła. A więc od czasownika salir też mamy salga i ta cząstka G jest na swoim miejscu. Dla innych czasowników z tej grupy to na przykład Es importante que usted lo ponga en la mesa. Es importante que usted lo ponga en la mesa. Czyli ważne jest, żeby pan czy pani położyła to na stole. Inny jeszcze przykład ¿Quieres que te digamos la verdad? ¿Quieres que te digamos la verdad? Czyli chcesz, żebyśmy powiedzieli ci prawdę? I kolejny przykład. No es necesario que vengáis tan temprano. No es necesario que vengáis tan temprano. Czyli nie jest potrzebne, nie jest konieczne, żebyście przyszli, przybyli na miejsce tak wcześnie. Inne zdanie. Cuidado para que no se caigan estas cajas. Cuidado para que no se caigan estas cajas. Czyli uwaga, żeby te skrzynie, te pudła nie spadły. I tutaj widzimy, że czasownik KR lubi też występować w formie zwrotnej. Tutaj mamy KRS. I w szubhuntiwo wygląda to tak. Parake noshe kajgan. Tak więc wyglądają czasowniki, które mają tę cechę G wspólną pomiędzy pierwszą osobą liczby pojedynczej, a wszystkimi formami w szubhuntiwo w czasie teraźniejszym, oczywiście. Żeby to sobie jednak jeszcze bardziej poćwiczyć, ułóżmy kilka innych zdań. Tym razem może bardziej z tymi czasownikami złożonymi. Czyli tymi, które zawierają te czasowniki, które poznaliśmy w sobie, a mają też jakiś przedimek na początku. Na przykład. No quiero que nadie me distraiga. No quiero que nadie me distraiga. Czyli nie chcę, żeby ktokolwiek. Mnie rozkojarzył. Pochodzi to oczywiście od czasownika distraer, czyli rozkojarzać, przeszkadzać i tak dalej. Inny jeszcze przykład. No creo que el gobierno disponga de tanto dinero. No creo que el gobierno disponga de tanto dinero. Czyli nie uważam, nie wydaje mi się, żeby rząd dysponował takimi pieniędzmi. Inny jeszcze przykład. Espero que este regalo. Le satisfaga. Espero que este regalo le Czyli mam nadzieję, że ten prezent jego, ją lub pana, panią usatysfakcjonuje. I tutaj widzimy, że czasownik satisfacer to tak naprawdę ukryty czasownik hacer, który w starohiszpańskim miał f na początku zamiast niemego h i dlatego odmienia się w taki sam sposób. A więc mimo, że tak nie wygląda, to jednak jest to czasownik złożony z przedimka i czasownika afer. Inna jeszcze rzecz. Espero que, todos propongan una Espero que todos propongan una solución. Czyli mam nadzieję, że wszyscy zaproponują jakieś wyjście w domyśle z tej sytuacji. Jakieś rozwiązanie tej sytuacji. I tu mamy oczywiście czasownik proponer, czyli proponować i tak samo jak czasownik poner ma tę nieregularną formę. I jeszcze jeden przykład. No me gusta que la gente siempre suponga lo peor. No me gusta que la gente siempre suponga lo peor, czyli nie lubię, nie podoba mi się to, że zawsze ludzie przypuszczają, spodziewają się tego co najgorsze, czy też podejrzewają że stało się lub stanie się to najgorsze. I ten czasownik oczywiście też ma ten rdzeń PONER, więc odmienia się w ten sam sposób. Tak więc wyglądają czasowniki z tą cząstką G, która pojawia się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w trybie oznajmującym i we wszystkich formach szybhuntivo dla czasu teraźniejszego. Ale oczywiście, żebyście mogli sobie to bardziej utrwalić, ułożymy sobie teraz kilka ćwiczeń, z czasownikami właśnie tego rodzaju. I jak zwykle mam nadzieję, że Wasze pomysły znajdą się pod spodem w komentarzach. Pierwsze zdanie do ułożenia: Mam nadzieję, że przyjdzie Pan jutro o 12.00. Drugie zdanie: Oby przynieśli dobre wieści. I pamiętajcie, że po hiszpańsku oby to to ohala, o którym mówiliśmy we wstępie do subjuntivo. Trzecie zdanie: Proszę Was, żebyście powiedzieli mi prawdę. Czwarte zdanie: nie chcę, żebyście to tam kładli. Albo żebyście kładli to w tym miejscu. I piąte i ostatnie zdanie, ten stół jest tak stabilny, że niemożliwe jest, żeby ten wazon spadł. Takie są więc zadania do ułożenia na następny raz. I oczywiście, jakie są poprawne odpowiedzi na te ćwiczenia, tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Ja tymczasem się z wami żegnam, mam nadzieję, że ci, którzy. Tego nie zrobili, wcisnął właśnie teraz przycisk subskrybuj, żeby mieć stały dostęp do nowych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. Właśnie w tym momencie powinna się też pojawić plansza, która jest podziękowaniem dla naszego pierwszego mecenasa Ablo Espaniol, a o tym jak zostać patronem kanału, tego dowiedzie się po kliknięciu w link, który jest w opisie. A który przeniesie Was prosto na stronę patronite.pl. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.